Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Już jakiś czas temu obiecałem wam taki mini kurs fotografii, natomiast dzisiaj chciałbym wam przedstawić 5 fajnych trików, jak podejść do fotografii mobilnej na przykładzie Samsunga Galaxy A3 i A5 2016. Pierwsza rzecz to trójpodział. Jeżeli nadal uważasz, że twoje zdjęcia są jakieś dziwne, że mogłyby być trochę lepiej skadrowane, pamiętaj o tym, żeby włączyć sobie linie pomocnicze. Nie są one tylko po to, żeby po prostu pokazać, gdzie przypada środek ekranu, a gdzie nie, ale mamy tam mocne punkty, czyli miejsca, gdzie przecinają się poszczególne pionowe i poziome linie. Ważne, żeby w tych miejscach umieszczać istotne elementy kadru, jak na przykład oczy, jakąś wieżę, centralny punkt, który jest charakterystyczny, bo metoda ta mówi o tym, że te mocne punkty, czyli przecinające się linie, przykuwają najbardziej wzrok. Drugim elementem jest perspektywa. Ja to nazywam podejdź, odejdź lub zmień kąt. I głównie chodzi o to, że za każdym razem jak zrobimy zdjęcie, zróbmy to samo zdjęcie, ale pod innym kątem. Z drugiej strony, odejdźmy od obiektu, podejdźmy do niego bliżej, podnieśmy trochę aparat, żeby bardziej rozmazać tło. To zawsze może pomóc przy wyborze później fotografii, która rzeczywiście ma być bardziej kreatywna niż zwykła płaska fotografia, na której nie widać żadnego planu, nie ma żadnej historii, nic się nie dzieje. Trzecim elementem jest unikanie flesza i zoomu. Pamiętajcie, że smartfony nie mają zoomu optycznego, więc zawsze ta jakość tych zdjęć będzie nieco gorsza, a flash używajcie tylko wtedy, kiedy potrzebujecie konkretne, ważne informacje ze zdjęcia, czyli na przykład jakiś plan lekcji, notatki, coś na przystanku. W momencie, kiedy chcecie zrobić fajne, kreatywne zdjęcie, nie używajcie flasha, bo niestety część elementów będzie prześwietlona, duża część będzie niedoświetlona i zdjęcie nie będzie wyglądało okazale. Czwartym elementem są bardzo popularne w dzisiejszych czasach filtry. Ja natomiast uważam, żeby nie za bardzo przesadzać z tymi filtrami, niestety z jednego prostego powodu. Jeżeli wasze zdjęcie zmieni się bardzo mocno, niestety stracicie wiarygodność. Nie będziecie opowiadać żadnej historii, to nie będzie nic naturalnego, a to przecież chyba nie o to chodzi. Ja natomiast ze swojej strony polecam zawsze troszkę podbić sobie kontrast, wtedy te czernie są trochę bardziej czarne, kolory rzeczywiście wychodzą trochę lepiej również, no i ewentualnie zmienić balans bieli, jeżeli smartfon nie zrobił tego za nas. Ostatnim punktem jest tryb nocny. Owszem, w smartfonach z najwyższej półki nawet z ręki zrobimy bardzo dobre zdjęcie w trybie nocnym, natomiast w większości smartfonów potrzebujemy do tego dobrej stabilizacji. I zadbajcie o nią sami. Możemy albo wykorzystać do tego jakiś murek, albo podtrzymać sobie jedną rękę drugą ręką, albo gdzieś przyłożyć telefon do jakiejś ściany. Naprawdę można sobie tutaj pokombinować i do tego was zachęcam. Jeżeli wy macie jakieś sposoby na uzyskanie lepszych, bardziej ciekawych zdjęć, dajcie znać, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!